Witajcie moi kochani, wiem, że to ja, tak to znowu ja wiem, żebyście woleli na przykład Selenę Gomez, żeby tutaj była przed kamerą, no ja też bym wolał, ale środa jest, tak? Gdzie w środę Selena Gomez przed kamerą? No proszę cię, bądźmy poważni trochę, co? W piątek to rozumiem, ale w środę, o czym ty myślałeś w ogóle? No i jak już mamy środę, wiadomo, środa, dzień martwego ciągu, bardzo lubię martwy ciąg, to nie wnosi nic do tego wstępu. Natomiast wnosi coś do tego wstępu to, że wujcikowie nam dzisiaj pokażą, jak zbudować cudowną rodzinkę, taką bezbłędną, taką po prostu bez skazy. Bez skazy i nawet bez Mufasy. O, dobra, no i właśnie dlatego powinny być krótkie wstępy, lecimy. Rodzina wujcików z Nowej Soli niespełna rok temu powiększyła się. Za zgodą opieki społecznej Robert, Karolina i ich dwójka biologicznych dzieci stali się rodziną zastępczą dla 17-letniego Daniela. Mamy jeszcze jedną córkę, która 4 lata temu wyprowadziła się do innego miasta z chłopakiem. Jej pokój stał pusty, więc pomyśleliśmy, że weźmiemy Daniela do siebie. Dowiedzieliśmy się od Pauliny, że potrzebuje pomocy, że jeżeli nie znajdzie się dla niego rodzina zastępcza, to zostanie oddany do domu dziecka. Było nam go żal. Po złych doświadczeniach ze swoimi biologicznymi rodzicami i dwoma rodzinami zastępczymi, Daniel jest bardzo zadowolony z obecnej sytuacji. Nic dziwnego, widzieliście ile ma masła? Każdy byłby zadowolony z takiej ilości masła. Aż mi się przypomina piosenka "To jest festiwal mordo ubijania masła, bez niego by nie było żadnego ciasta". Masło, posmaruj to! Masło, posmaruj to! O! Uwielbiam Kłebo, nazwę moje dziecko Kłebo. Nareszcie znalazłem prawdziwy dom. Nawet jeśli od czasu do czasu kłóciliśmy się z Kamilem, bratem Pauliny, to i tak była najlepsza rodzina, o której mogłem być. Szczególnie ze względu na Paulinę. Daniel i Paulina zakochują się w sobie. Kiedy pewnego dnia Robert przyłapuje ich, jak się przytulają, wybucha gniewem. Tu chyba nie chodziło o przytulanie, wyglądało jakby no wiecie, mieli zaraz rozpocząć reprodukcję. Wszedłem do pokoju i szlak mnie trafił. Zobaczyłem, jak ten gówniarz obciskuje się i obcałowuje z moją córką. Nie mogłem na to pozwolić, oczywiście, że się wkurzyłem. To niepotrzebnie robił problemy, przecież nie jesteśmy rodzeństwem. Zakochałam się w Danielu i w czym tu w ogóle problem? Od roku zapewnialiśmy mu dom. A jak on nam się odpłacił? Dobierał się do mojej córki. Nie rozumiem, no karmicie go, zapewniacie dach nad głową, to on to chciał wam wynagrodzić zrobieniem wnuka. Masz ostatnią szansę. Jeden fałszywy ruch, pakujesz manatki i wylatujesz z domu. Boże, ja nic złego nie zrobiłem. On nic złego nie zrobił, my się po prostu w sobie zakochaliśmy. Co ty w ogóle gadasz? Przecież wy jesteście prawie jak rodzeństwo, co sobie w szkole pomyślą? Nie jesteśmy rodzeństwem biologicznym. Jak to zakochaliście się? Ile ty masz lat? Skoro ty w ogóle co ty o miłości wiesz? A no tak, bo kiedy się jest młody, to nie można się wtedy zakochać, no zapomniałem. Ty po prostu chcesz się zaciągnąć do łóżka. Ustalimy zasady, Karolina, nie broni. A ty pamiętaj, masz ostatnią szansę. Weźmiesz się za nią, a wylatujesz z domu. Spójrz na mnie. Dobrze. Tak? Dobrze? Tak. To było zupełnie niepoważne to, co zrobił Robert. A no nie wiem, gdybym ja był na miejscu Roberta, to chyba też bym tak zareagował. Raczej nie chciałbym utrzymywać chłopaka swojej córki. Daj spokój, siadaj, wszystko będzie dobrze. Ustalimy zasady, których młodzi będą przestrzegać i wszystko będzie okej. To jest pierwsza miłość, to jest coś pięknego. Myślę, że to był pierwszy szok i przejdzie mu i zmieni zdanie. Przyjąłem Daniela do naszego domu, bo uznałem, że jedno dziecko więcej nie zrobi nam różnicy. Ale jedno dziecko, które chce narobić więcej dzieci twoim dzieciom, to już kłopot. No to jest moja tak naprawdę pierwsza miłość. No to super, no to bardzo się cieszę. No, wszystko by było pięknie, gdyby nie nastawienie ojca. Wiesz, że ja mam zupełnie inne nastawienie niż ojciec. Nie mogłam tego tak zostawić. Musiałam ją wspierać. Mogłaś, ja bym to tak zostawił, tylko że ja jestem okropną matką, okej? A powiedz mi, jak u was z seksem? Boże, jakie ty durne pytania zadajesz! Nic się nie wydarzyło, jeszcze rozmawiałam z Danielem i chcemy poczekać, nic nie będzie w najbliższym czasie, więc nie masz się o co martwić. Daniel też będzie czekał? Tak, jestem pewna, rozmawiałam z nim. No to jeżeli mi obiecacie, że będziecie czekać, to mam nadzieję, że uda mi się ojca przekonać do tego. No to porozmawiaj z ojcem i daj mi spokój, bo wiesz, że jestem po twojej stronie. Tak. Oj, znam Robertów i powiem wam, że nie jest łatwo ich przekonać, naprawdę. A tak serio to w sumie prawie żadnego nie znam. Ciekawe, jak ciężko jest Makłowicza namówić na coś. Pewnie niezbyt trudno, mówisz do Makłowicza: ej Makłowicz, lecimy na Seszele. On mówi: o, na Seszelach byłem wczoraj, teraz do Tokio możemy polecieć, co najwyżej. Oboje zostają wezwani do szkoły. Ich syn Kamil i Daniel pobili się na podwórzu szkolnym. W bójkę wmieszała się ich córka Paulina i dlatego teraz cała trójka musi zostać odebrana przez rodziców ze szkoły. Co wy wyprawiacie? To on zaczął. Kamil, on zaczął. Tak, bo go sprowokowałeś, tak jak zwykle, tak? No nie sprowokowałem, on mnie zaczepia w szkole, jest zazdrosny o to, że Paulina ma chłopaka. Nie, chcę to na tych kłamstw znowu. Ty co go bronić? Powiedział, że bez problemu zaczął mnie Paulina do łóżka. Wcale tak nic nie mówiłem, nic takiego nie mówiłem. Spokój, nieważne kto zaczął. Powiedzenie "nieważne kto zaczął" jest najgłupsze na świecie. Oczywiście, że ważne kto zaczął. Ten kto zaczął powinien być stracony, a reszta niech sobie tam robi co chce, nie? Najważniejsze jest to, że nie wolno się bić u Paulinę, no. Kamil zachował się jak ostatni idiota. Co go w ogóle obchodzi, z kim ja się zadaję? Wiem, że nigdy za sobą nie przepadali mój brat i Daniel, ale teraz to już w ogóle przegiął. Pewnie się cieszy, że tata ma coś przeciwko Danielowi. Ostrzegałem Daniela.
Jeden błąd i będzie po sprawie. Okej, okay, nie rzucaj słów na wiatr. Jak nie wyleci teraz z domu, to będę bardzo zawiedziony. Daniel, to koniec. Chcę, żebyś miał tego świadomość. Co to w ogóle ma znaczyć? Wyrzucam go. Ta, no, nie możesz. Mogę. Dzieci nie. mają rację. Ja nie... sobie jak się robisz. Nie możesz go wyrzucić z domu tak po prostu. Ja też mam coś do powiedzenia i kurator rodziny też. Jak mu powiem, o co chodzi, na pewno będzie po mojej stronie. Kiedy braliśmy Daniela do siebie, sprawdzali nas gruntownie. To była prawdziwa walka, przynajmniej dla mnie. A on z takich błahych powodów chciał oddać chłopaka. Przecież to nie do pomyślenia. Ja bym z błahszych powodów go oddał. Na przykład za to, że sobie całe masło przywłaszczył. Co to ma być? Mój dom, moje masło! To jest w ogóle jakaś masakra, to co widzicie. Tak w ogóle to dzięki za wsparcie, tylko jeden rok miałem udane. Bo się tym pomyśleć, zanim zaczęła się dobierać do mojej siostry. Bo co? Bo to nie przestańcie się sprawa. Kłócić. To moja. Przestańcie się kłócić. Ty, jeżeli zawiadomisz tego kuratora, to od dzisiaj śpisz na kanapie. Co ty go tak chronisz? Chcesz, żeby mu to płazem uszło? Nie, ale Kamil też był w to zamieszany. Przestańcie, siadajcie do samochodu, dokończymy tą rozmowę w domu. Nic nie dokończamy, to jest już postanowione. Kto jest głową rodziny? Oczywiście w tym przypadku ja. I skazuję Daniela na wygnanie. Tak, skazuję. Nie, żeby mnie to obchodziło, co on tam robi z Pauliną, nie obchodzi mnie to, ale lubię siać ferment po prostu, tak? Jeżeli on cię tknie w jakikolwiek sposób, to wylatuje z domu. I on o tym wie, bo go ostrzegałem już i to jest moje czy ostatnie ja mam zdanie. W tym domu coś do powiedzenia? Nie, dziękuję, lecimy dalej, możesz przestać się odzywać. Ja myślę inaczej. Nie masz w ogóle zielonego pojęcia o wychowaniu dzieci. Nie interesuje mnie to. Jeżeli taki ktoś, jak on, dotknie moją córkę, jaki? To ja muszę to znaczy powiedzieć jaki? Mu zdecydowanie nie. To znaczy jaki on? Taki nieudacznik. Co ty mówisz w ogóle? Jaki? Przeproś Daniela. W życiu. Jesteś żałosny, szkoda mi ciebie. Przeproś Daniela. Tragedia, twoje zachowanie. Nie odzywaj się do mnie w taki sposób. Dziewczyno, musisz zrozumieć. Ty jesteś moją córką. On jest taki jakby moim synem. Wy nie możecie ale być palą. Ale jakby twoim synem? Jeszcze niedawno chciałeś go z domu wyrzucić. No tak, ale właśnie dlatego, że jest tak jakby jego synem. Związek tak jakby syna ze zdecydowanie tak córką jest trochę dziwny, nie? Jakoś wszystko się poukłada. Idź do swojego pokoju. Według mnie takie problemy rodzinne powinny rozwiązywać się w oktagonie. Kto ostatni będzie przytomny, ma rację. Albo można jeszcze zrobić tak, że ten, kto podniesie największy ciężar, ten ma rację. Tak powinno wyglądać rozwiązywanie sporów w cywilizowanej rodzinie. Następnego dnia Robert nie zmienił swojej decyzji. Tymczasem Paulina wychodzi ze spakowaną torbą podróżną. A dokąd to, droga panno? Uprzedzę to, że wystawisz Daniela za drzwi i wyprowadzam się razem z nim. Mam dość twojego zachowania. A ty mi jak dziecko. Się wyprowadzasz? Wyprowadzę się z Danielem do babci. Jak to do babci? Nie podoba mu się, co robimy pod jednym dachem? Dobra, wyprowadza się. Daniel, pakuj się, wyprowadzamy się. Nie, ale jak ty sobie to wszystko wyobrażasz? Normalnie, pojedziemy do mojej babci, a potem z Paulinką. Daj spokój, przemyśl tak sobie to. Nie będę z nim mieszkała pod jednym dachem. Tak szczerze, nie wydaje mi się, żeby to był zbyt dobry pomysł. Daniel bardzo dobrze mówi. Dlaczego? Co za problem? Przecież u babuni na pewno będą mieli dużo dobrego jedzenia, jakieś krokieciki, pierogi, nie wiem, barszczyk. A tutaj jedyne co mają to drącego się ojca i drącego się Krzysztofa. Posłuchaj go, bo ma rację. Ty jesteś przeciwko mnie? Myślałam, że... Paulina, poza tym ty jesteś nieletny, ja ciebie nie wypuszczę. Twój ojciec ma Boże, i ty jeszcze stosujesz terror. Przestańcie na siebie krzyczeć. Dajcie spokój, usiądźmy, porozmawiajmy. Można tę sytuację rozwiązać. Twój nas, twój ojciec mi się wydaje, ma trochę racji, tak? I widzisz, Daniel dobrze myśli. No nie, że się go boję, tylko... Przeciwko mnie. Dobra, no mam was dość. Nie, nie mam zamiaru z wami dużej gadać. Dobra, nie, no to Paulina, czekaj. Bacie się ode mnie. Widzisz, co narobiłeś? Ja? Przecież to Paulina się wygłupia. Przecież wiesz, co mam na myśli. Ja nie wiem, co ma na myśli. W sensie, teoretycznie wiem, ale w praktyce może być różnie. Ja na przykład czasami na myśli mam zupełnie co innego, niż by się mogło wydawać. Na przykład ktoś coś do mnie mówi, ja udaję, że go słucham, ale tak naprawdę myślę o tym, ile dziennie ciężarówek przejeżdża przez polską granicę. No ile? No jak myślisz? Pewnie dużo, wygoogluj to, no dawaj, nie wstydź się. Następny dzień. Paulina nie rozmawia z ojcem. Daniel jest ostrożny i trzyma się na dystans. W stosunku do siebie para również odnosi się z rezerwą. Nagle z wizytą do Daniela przychodzi jego biologiczna matka. Znowu piłaś? Nie, nie piłam. No przecież czuję. No może piłam, no i co? Gdzieś na świecie na pewno jest po 15. 12. Co? Po 15. Kto pije po 15? Pije się po 12, tak? Po 15 to już się leży gdzieś w rowie. Może troszeczkę, to nie ma znaczenia. Chciałam cię odwiedzić, wpuść mnie. No nie, teraz to nie jest najlepszy moment. Przyjdź za kilka dni, jak wytrzeźwiejesz. Myślałam, że się ucieszysz, jak mnie zobaczysz. No tak, ale nie jak jesteś pijana. Pani Myślińska, przecież miała pani powiedziane, że może pani odwiedzać Daniela tylko wtedy, kiedy będzie pani trzeźwa. Co proszę pani stąd odejść. To jest mój syn. Ale ja jestem za niego odpowiedzialna i nie pozwolę, żeby pani przychodziła do nas pijana. Nie będzie mi pani mówiła, co mam robić. To mój syn. Dobra, Żulu, zawijaj za bramę, bo cię odholuję, okej? Okay? I podoba mi się to, jak Daniel powiedział, żeby wróciła za kilka dni, jak wytrzeźwiejesz. To...
Musi być bardzo grubo, skoro musi wrócić za kilka dni. Wszystko nie jest tak, jak miało być. Myślałem, że w końcu znajdę rodzinę, która mnie będzie chciała, nie będę miał żadnych problemów. Ostatni rok był naprawdę bardzo fajny, ale a teraz same problemy. Na pewno tu zostaniesz. Problemy. Na pewno tu zostaniesz. Zadbam o fajne, to. Ale nie wiem, jak to z Robertem będzie. Zadbam o to, żeby Robert nie wyrzucił cię z domu. Wszystko będzie dobrze. No dobra, na razie to najlepiej daj mi spokój. Daj mi spokój, to jest jedyna osoba, która cię próbuje uratować. Ale dobra, daj spokój. Kto rzepkę skrobie, ten się dowie, że wylatuje z domu, nie? A dlaczego wylatuje? Bo ktoś dał spokój. No oczywiście. Była dzisiaj u nas mama Daniela. Totalnie pijana. Wyprowadziła mnie z równowagi, wyrzuciłam ją z domu. A czego ona chciała? Nie wiem, rozmawiała z Danielem, mówiła, że strasznie mu za nie tęskni. No to jak tak tęskni, to niech go sobie zabiera z powrotem. Ty chyba żartujesz, przecież to byłby dla niego koszmar. Dobra, żartuję. Nie, przecież. Tak być nie może. Ja muszę z tobą porozmawiać. To... Właśnie to robisz, rozmawiasz z nim. No chyba, że przez rozmowę masz na myśli znokautowanie go, bo nic tak dobrze nie działa na Robertów, jak lewy sierpowy z nienacka, z partyzanta. Zauważcie, jak powiedziałem, że lewy sierpowy i to jest Robert. Jezu, Robert Lewandowski, Maksyma Lewy. Nie no, Krzysztof przychodzi z samego siebie dzisiaj. Co powiesz temu kuratorowi? Że zakochał się w twojej córce i dlatego chcesz go wyrzucić z domu? Nie no, tego mu nie powiem. Powiem, że nie mogę się z nim dogadać. No ja mu tego nie powiem. Paulina też nie. Kiedy braliśmy Daniela do siebie, zostało nam powiedziane, że będziemy mogli go oddać w przypadku rozwodu, choroby jednego z nas, w momencie, kiedy będzie cierpiał nasz związek albo nasze dzieci biologiczne. To w momencie choroby mówisz? A ja dzisiaj rano miałem kaszelek, a nawet teraz też mam, także możemy oddać Daniela nara. Sorry Daniel, to nie twoja wina, po prostu jesteś nudny. Dobra, no to wstrzymajmy się z tym, ale on musi na siebie uważać, musi się pilnować. Będzie się pilnował, na pewno, ale wiesz, my musimy dać mu bardziej, dużo więcej miłości od nas, dużo więcej wsparcia rodzinnego. No jakiego wsparcia? Co ty chcesz przez to powiedzieć? No ja myślę, że powinniśmy mu pozwolić na ten związek z Pauliną. No, ty chyba żartujesz. Ja się nie zgodzę, żeby taki facet jak on był partnerem mojej córki. Absolutnie. Facet? Ale jaki facet? Przecież on nie ma wpływu na to, co robią jego rodzice. Przecież jego matka jest alkoholiczką. Wiesz, z jakiego on domu pochodzi? Ale to nie... Skoro jest skreślony przez to, z jakiego domu pochodzi, to dlaczego go adoptowałeś? Chyba, że chciał mieć w domu jakiegoś nieudacznika, żeby sam ze sobą się poczuł lepiej. Ja jej ufam, ale nie ufam jemu. On chce się z nią przespać, ja jestem przekonany. Tylko o to mu chodzi. Nie, ja myślę, że jesteś w błędzie i musimy im troszkę zaufać. Dobra, przemyślimy to jeszcze. Okej, pomyślę nad tym. Bardzo cię proszę. Dobrze, musimy dać jedź. Im szansę. Związek Daniela i Pauliny w ogóle mi nie odpowiadał. Ale ciągły stres w domu. Złośliwe uwagi pod moim adresem. Stop. Złośliwe uwagi pod twoim adresem? A czego się spodziewasz po tym, jak nazywasz swojego tak jakby syna nieudacznikiem? No, ten typ jest niemożliwy. Uznaliśmy z tatem, że damy wam szansę. Możecie być razem. Prawda? Naprawdę? Co? Możecie być parą. Ty chcesz im na to pozwolić? Proszę cię, nie odzywaj się. Tak, przekonałam. To tatę prawda, pod pewnymi warunkami możecie być razem. Myślałam, że nie. Chociaż to trwało tylko moment, zanim zorientowałam się, o co tak naprawdę chodzi. Niestety nie wszystko może być takie cudowne, na jakie wyglądało. Tyle, że to wcale nie wyglądało na takie cudowne, na nie aż takie złe co najwyżej. Chociaż dla mnie cała ta sytuacja jest bardzo dziwna. Ciekawe, o co może chodzić. Pewnie o pieniądze. Mam pomysł. Sprzedajmy Daniela na czarnym rynku i wszyscy będą zadowoleni. Skoro i tak już go nie traktujemy jako człowieka, tak, równego innym ludziom, no to już po co? Jakie? Po pierwsze, żadnego seksu. Po drugie, nie będziecie spali w jednym pokoju, a żebyście nie robili tego po kryjomu, będziecie mieli otwarte drzwi, jasne? Mamo, w ogóle co to za zasady? Uczciwe. Jesteście młodzi. Nie denerwuj się. Najważniejsze, że możemy być razem i możemy być parą. Przecież to ohydne, to jakiś kazirodczy związek, to co sobie w szkole To nie jest kazirodczy pomyślą. Związek. W ogóle ja mogę się to zgodzić, to tak samo. Dobrze, zostawcie jak nie na trasę. Się. Szkole, no, Paulina. Jak się zakochasz, też będziesz inaczej myślał. Właśnie. Ale on się nie zakocha w swojej siostrze. A może on jest zazdrosny o Daniela i chciałby wyeliminować konkurencję, czyli Paulinę? Pewnego dnia Robert zauważa, że jego skuter został zarysowany. Skuter pożyczał zarówno Danielowi, jak i Kamilowi. Robert wychodzi z założenia, że ktoś bez pozwolenia na nim jeździł. Panowie, bierzecie mój skuter bez pytania. Chcę wiedzieć, kto go wziął, kto go zarysował. To nie ja. No ja tego też nie zrobiłem. Ja wiem, że ja cię straszyłem, ale ja cię nie wyrzucę z domu za coś takiego, przyznaj się. No nie przyznam się do czegoś, czego nie zrobiłem. Naprawdę, to nie ja. To na pewno, ty przyznaj się. No to nie ja. Na 100% Kamil go wkręca, albo chociaż na 99%, ale to nadal jest dużo. 99% to więcej niż 3% na przykład, nie? Jest też opcja, że Paulina go wkręca. Znaczy, nie no, w sumie to po co miałaby to robić? Na to jest 1% szans. Powiedziałem to chyba tylko dlatego, że widzieliśmy już bardziej absurdalne rzeczy, dlaczego ja. Nie przyznam się do czegoś, czego nie zrobiłem. Dobra, masz areszt domowy. Co? Tak, nie wychodzisz z domu, wychodzisz tylko do szkoły, a my z mamą będziemy pilnować twojego planu zajęć. Ty chyba żartujesz. Nie możesz ukarać jednego.
Musisz ukarać ich obu i to przynajmniej będzie fair. Za co? Za to, że nie wiesz, kto to zrobił i tylko tak będzie sprawiedliwie, pajacu. Tak się powinno właśnie sprawy w sądzie rozwiązywać. Nie wiadomo, kto zabił, no to wszyscy idą na dożywocie. No co za problem? To się nazywa sprawiedliwość! Mimo wsparcia Karoliny, Daniel nie chce prowokować Roberta i w ciągu kolejnych tygodni razem z Pauliną postanawiają nie całować się w obecności rodziny. W piątkowe popołudnie para ma nadzieję, że Robert okaże się łaskawy i pozwoli Danielowi wyjść na imprezę. No bo chodzi o to, że Daria ma dzisiaj urodziny i... Daria ma dzisiaj urodziny i Daniel ma areszt domowy i chcielibyśmy, żebyś chociaż raz puścił go i zrobił wyjątek. Nie ma szansy. Żadnego wyjątku nie będzie. No ale dlaczego? Jeśli o mnie chodzi, to nie ma problemu. Dziś mama się zgadza. Ale jeszcze moje zdanie się liczy. On tej kary jeszcze nie miał okazji odczuć. A dzisiaj jest świetna okazja. Ale to taki odczuł. Czuję to boleśnie. On nie zrobił. Niesprawiedliwe to jest to, że mi zarysował skutek. Przecież to nie on. Ja go nie zarysowałem. A ty się zawsze głupio tłumaczysz. Powiedziałem ci, nie idziesz. Głupio się tłumaczy, bo tego nie zrobiłem. Głupio się tłumaczy, on się w ogóle nie tłumaczy. Po prostu mówił, że tego nie zrobił. Nie ma żadnego wytłumaczenia. A Kamil to jest taki mały szatan i będę się za niego modlił na nawrócenie. Żartuję, nie będę, nienawidzę. Będzie płonął w piekle, Kamil, po prostu. Ja się za bardzo nie odzywałam, żeby nie doprowadzać go do szewskiej pasji. Szewskiej pasji? Co, tak bardzo nie chcesz, żeby buty naprawiał? No, spokojnie, się nie zaopiekuję. Nie potrzebuję twojej opieki, mam siebie zadbać. Dobra, no, to... No to pa. No, pa, bawcie się dobrze. Do widzenia. Serio, nie pozwolił Danielowi z nią iść, ale jak ten dredziarz powiedział coś takiego, to nie miał z tym problemu. Absolutnie. Weź ty, Robercik, może przejdź do Rumunii i się zastanów, co? Sprawdźcie, czy tam nie ma może, co? Kiedy Robert późnym wieczorem zagląda do pokoju Daniela, okazuje się, że chłopaka tam nie ma. Najwidoczniej po kryjomu niezauważony pojechał na imprezę. Karolina, Daniela nie ma. Odkąd zezwoliliśmy Paulinie i Danielowi na związek, w domu funkcjonowało wszystko idealnie, oprócz tej sprawy ze skuterem. Myślałam, że wszystko co najgorsze mamy już za sobą, ale się myliłam. Idę na tą imprezę i go stamtąd wyciągnę. Nie, chodź na żadną imprezę, daj spokój. Przecież jak tam pójdziesz, to tylko pogorszysz sytuację, no. Oj tak, zdecydowanie pogorszy. Wyobraźcie sobie, że jest super impreza. I nagle przyjeżdża Robert. Nawet by nie musiał nic w ogóle mówić. Od razu by wszyscy uciekli, bo Robert ma aurę niszczenia uśmiechu, dobrej zabawy i szczęścia. Karolina, nie mogę pozwolić, żeby łamał moje zasady i ze mnie kpił. Ale będziemy mieć w domu tylko grobową atmosferę. No po co to wszystko? Jest grobowa już od dawna. Ten smarkarz musi ponieść karę. Pół godziny później Robert jest u koleżanki Pauliny Darii. Gdy wchodzi do pokoju, widzi Daniela pijącego piwo. Ty, a tobie to się co w głowie przewróciło? Co ty tu robisz? Piło ci, co ty alkohol pijesz? Ja tutaj w ogóle jestem. Wiem. To sprzedałeś mnie staremu. Ja cię nie sprzedałem, weź się. Pakuj się, do domu idziesz. Zastanawiałem się nad tym, czy nie wydać Daniela rodzicom. I chwalisz się tym nam, tak? No, no brawo! Tego jeszcze nie było, żeby ktoś się chwalił w sprawie bycia konfidentem. Widać, że nie przetrwałby na ulicy. To jest chodnikowy typ człowieka. Pakujesz się. Co za wstyd nam robisz, człowieku! Uważam, że Robert nie był sprawiedliwy. W przeciwnym razie nie poszedłbym na imprezę po kryjomu, lecz myślałem, że nikt się o tym nie dowie, a że Robert wpadł tam i zobaczył mnie jeszcze z piwem. Wiedziałem, że nie mam argumentów, dlatego nie chciałem go bardziej prowokować. Nic dziwnego, że się wkurzył. Wbija na imprezę, a tam jego prawie dziecko pije piwo. Powinien je wziąć, wylać, z kieszeni wyciągnąć żubrówkę i powiedzieć: patrz, syno, jak to się robi. Natychmiast! Dobra, wielki dzień. Nie miałem ochoty na to, żeby moje dzieci robiły ze mnie durnia tego wieczoru. Dobrze podkreślił, tego wieczoru, bo w inne wieczory sam z siebie robi durnia. Następnego dnia. Sytuacja, która miała miejsce na urodzinach Darii, jest powodem do ostrej kłótni. Co mi sprzedajesz, że na imprezy chodzę, co? Weźcie od was, Darii. No, co? Przestańcie. Odwalił się ode mnie. Tak, no a co, przyznajesz się do tego wszystkiego? Nie przyznaję się do niczego. No. Ale robisz takie rzeczy, będziesz cieszyć, jak ojciec cię pozwoli stać tydzień do mnie. No. Panowie, co się tam znowu kłócicie? Co się znowu dzieje? Co się dzieje? On zaczął znowu jakieś do mnie pretensje. Ale co znowu? O co chodzi? O nic nie chodzi. Dość tego. Ty do domu, miałeś karę, nie wiem co tutaj robisz. Znowu ty też. Wy się ciągle musicie kłócić? Ale jaką karę? Robert, schowaj. Do domu mówię. Widzisz, co narobiłeś tą swoją wizytą na tej imprezie? Zepsułeś imprezę. Nie zepsułem żadnej imprezy. Rozumiem, że jesteś odklejony, ale jak możesz powiedzieć, że nie zepsułeś żadnej imprezy? Była impreza, przyszedłeś, impreza się skończyła, prosta akcja, tak? Zniszczyłeś ją. Tato chciałby wam coś powiedzieć. To ja? Tak. No dobra, słuchajcie, chcę was przeprosić za to, że wczoraj wyciągnąłem was z imprezy. Mogli się tam jeszcze siedzieć. No, wcześniej mogę za tym pomyśleć. No właśnie. Zanim was wyciągnąłem. Dobra, stało się, przepraszam. Areszt zostaje i zostajesz pozbawiony kieszonkowego. O, dziękuję. To jest sprawiedliwe.
Ale ja nie wyrażam Daniel, zgody nie na to. Daniel, nie masz się, dam połowę swojego. Nie, dobra, nie musisz. Jak ktoś to mu dawa, ja będę dawał o jedno kieszonkowe mniej. Tamtym razem popełniłem wiele głupstw i nie chciałem ryzykować. Na szczęście miałem jeszcze wsparcie Pauliny i Karoliny. No właśnie, w trójkę, wspólnymi siłami możecie obalić tyrana. Wiecie, na ile sposobów można to zrobić? No myślę o trzech co najmniej. Tak, będę mu płacić od siebie, a ty nie masz nic do tego. Zakazuję ci, nie masz mu płacić. Słuchajcie, nie się musisz wyrażać na to zgody. No to dobra, jak chcesz to tak rób, ale Arosz pozostaje. Moja żona była za miękka. Ten chłopak powinien dostać porządną karę i ją odczuć. Daniel jest tak właściwie najgrzeczniejszą osobą w całym tym odcinku, a jest tak traktowany, jakby był ścigany listem gończym. Karolina znajduje na lustrze kartkę, na której jej mąż zanotował datę spotkania z kuratorem. Zaniepokojona kobieta idzie porozmawiać z Robertem. Co to za kartka? A, tam zwykła kartka. Jak zwykła kartka? Spotkanie z kuratorem. No chciałem tylko pogadać. No. Wzięliśmy za niego odpowiedzialność, to musimy jakoś... Tak. Się ale nim myślisz... zająć, a nie od razu alarmować kuratora. Ale myślisz, że to, co się u nas w domu dzieje, to jest normalne? Oczywiście, że nie jest, ale te wszystkie twoje działania sprawiają, że to jest jeszcze bardziej nienormalne. I tak właściwie, jeśli on go wyrzuci i Daniel wróci do swojej rodziny alkoholików i Paulina nadal się będzie z nim widywać, to będzie miał na nim gorszy wpływ, bo on będzie wtedy pewnie gorszy, wiesz? No wiecie, o co mi chodzi, no! Przecież musimy tę sytuację jakoś rozwiązać, usiąść, porozmawiać. Przecież wszystko można jakoś wyjaśnić. Posłuchaj, wszystko się zmieniło. Nie masz dowodów na to, że Daniel cokolwiek zrobił. Ale słuchaj, zniszczył skuter, porysował go, pił alkohol, uciekł na imprezę. No to co? Za te małe problemy chcesz go wyrzucić z domu? A co ty tu robisz? Podsłuchiwałaś, tak? No i dobrze podsłuchiwałam, czy takich rzeczy dowiaduję. Tak. To mieszkanko nie wydaje się zbyt ogromne, więc nic dziwnego, że usłyszała, nie musiała nawet podsłuchiwać. Nie masz dowodu nawet na to, że Daniel zarysował ten skuter. Równie dobrze mógł to zrobić Kamil. Paulina ma rację. Również to mógł zrobić Kamil. Ja wierzę Danielowi. Kamil tego nie mógł zrobić, bo jest moim synem i by się przyznał. Zaraz, czy ja w tym domu nie mam nic do powiedzenia? To jest w ogóle porażka, że zadzwoniłeś do tego kuratora. Nie, jesteś najgorszym ojcem na świecie. Tak. Może najgorszym nie, ale jest tragiczny. I czemu on jest tak święcie przekonany, że jego dziecko nie kłamie? Przecież dzieci co chwilę okłamują swoich rodziców. Następny dzień. Wójcikowie nie poszli do kuratora. Uzgodnili, że postarają się sami rozwiązać napiętą sytuację. Tymczasem bez zapowiedzi przychodzą do Daniela jego biologiczni rodzice. Dobre, przyszliśmy do naszego dobre, syna. Dobre. No ale wy jesteście pijani. Proszę zawołać Daniela. Gdzie my pijani? Gdzie oni pijani? Gdzie? To są najczęściejsze osoby, jakie widziałem. A znam człowieka, który nigdy nie pił alkoholu i ten człowiek wygląda dużo bardziej nietrzeźwo niż oni. Oni są tak trzeźwi, oj. Daniel. O, cześć. Cześć, synu. Jezu, jak wy wyglądacie. Boże, no, coś bądź. Czemu żeście znowu tu przyszli pijani? Robicie mi wstyd przy nowej rodzinie. Dobra, Daniel. Jak wy się w ogóle zachowujecie? Ile można pić? Daniel, z jakiego powodu włączyli nam prąd. Chcielibyśmy, żebyś wziął od nich pieniądze i nas wesprze. 100, 200 zł. Mieliśmy nadzieję, że Daniel nie będzie nam robił problemów. Odkąd mieszkał u tych wujcików, to jesteśmy tak jakby rodziną. Ja i mąż też chcemy z tego coś mieć. Aha, czyli teraz jak potrzebujecie pieniędzy, to nagle jesteście rodziną. Dobrze, że jest w tym odcinku ktoś bardziej odklejony od Roberta. To jest właśnie ta jego rodzinka, Daniela. Jak wy swoje życie, kurczę, traktujecie, szanujecie. Dobra, Daniel, jestem z ciebie bardzo dumna. Wszystko jasne. Co jeszcze zrobić z naszym synem? Dobra, jeśli po tym, co się właśnie wydarzyło, Robert nie zmięknie, to już nic go nie uratuje. Następnego dnia Karolina orientuje się, że w budżecie domowym brakuje 300 zł. Kobieta jest niepewna. Nawet jeśli wczoraj Daniel był nieugięty i odesłał swoich rodziców z kwitkiem, to nie ma pewności, czy później nie zrobiło mu się ich żal. Mógł więc zabrać pieniądze. Karolina chce koniecznie uniknąć tego, żeby jej mąż się o tym dowiedział. I dlatego idzie porozmawiać z chłopakiem na osobności. O nie, Robercik pewnie zamiast zmięknąć, to wpadł na kolejny pomysł, jak go wywalić z domu. Nikt teraz nie uwierzy Danielowi, oprócz oczywiście nas, bo my uwierzymy, bo my wiemy najlepiej wszystko. Zginęło mi z puszki 300 zł. No i co w związku z tym? Chciałabym się dowiedzieć, co stało się z tymi pieniędzmi. Piernicze. A co miało się stać? Mi się wydaje, że twoja mama myśli, że ja ukradłem te pieniądze. Zawsze musi być Daniela wina? Słuchaj, Daniel, ja bym chciała bardzo, żebyś był ze mną szczery. Ja nie powiem nic Robertowi. No ale ja naprawdę jestem szczery. Ale powiedz mi, czy ty wziąłeś te pieniądze. Pieniędzy. Może to dobra, daj mu spokój, wyjdź z tego pokoju, zawsze najeżdżasz na Daniela razem z ojcem. Nic. O czym rozmawiacie? Ty już dobrze wiesz, o czym ty zły, chytry bakłażanie. Myślałyśmy, co ugotować na kolację. Nie gadaj mi głupot, bo widzę, że coś w powietrzu wisi, mów. Karolina przyszła po to, żeby się dowiedzieć, czy ja nie ukradłem 300 zł, które zginęły. No to się przyznaj. No ale do czego? Ja nic nie wziąłem. Nie dało się ukryć informacji przed Robertem o kradzieży. Ciekawe czemu? Może dlatego, że darliście ryja? Nie, to na pewno nie dlatego. Wiesz, dlatego nie chcieliśmy ci o czym mówić, bo ty zawsze najeżdżasz na Daniela. Zawsze jest jego wina. Nie pomyślisz, że to Kamil mógł wziąć. Tak, Kamil, akurat Kamil. Po tej akcji postanowiłem, że w końcu go wyrzucę.
No ale niestety moja żona jak zwykle mnie w tym nie wspierała. Widzisz, to są twoje nowe metody wychowawcze. Jak możesz pozwolić dziecku pieniądze kraść? Czy ty słyszysz? Dzwonię do kuratora. Tak naprawdę nie było żadnych dowodów, że zrobił to Daniel. Również mógł to zrobić mój syn. Nie mógł, bo Robercik sobie stworzył klasy społeczne w domu i Daniel jest na samym dole, bo chyba generalnie każdy, kto nie powstał z nasienia Roberta, jest warty mniej niż zero. Możemy pojechać do moich rodziców i spytać się ich, czy ja wziąłem i dałem im jakieś pieniądze. Tak. Myślę, że to jest i pewnie ich zawiadomiłeś już i ustawiłeś, tak, telefonicznie. To jest dobry pomysł. Nie zaufaj Danielowi, że tego nie zrobi. I jeszcze ją wciągasz w te swoje kłamstwa. Możemy jechać i się zapytać. Daniel, odpuść, nie masz o czym dyskutować z tym człowiekiem. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby pojechać do rodziców. Proszę, jedźmy. Ale pamiętaj. Jak do kuratora zadzwonisz, to się rozwodzimy. Oj, Karolinko, teraz to mi zaimponowałaś. Z takim jak Roberci krótko trzeba, nie? Co za idiota w ogóle wierzy swojemu dziecku. Ja nigdy swojemu dziecku nie zaufam, bo będzie miało dużo cech po mnie odziedziczonych, tak? A ja sobie w ogóle nie ufam. Ach, dzień dobry. O co chodzi? Bardzo chciałabym się dowiedzieć, czy jednak Daniel dał wam jakieś pieniądze. Pijcie sobie z nas! Nie kpimy, po prostu powiedzcie prawdę. Czego chcecie, nie mam całego dnia. Najpierw nie chcecie nam pomóc, a później przychodzicie, zadajecie jakieś głupie pytania. Wynoś się stąd! Wynoś stąd, sumarkaczu! Chodź tutaj. Daniel! Dla nas umarłeś! Nie przychodźcie tu więcej! Robert i tak pewnie uzna, że to ustawione. Jakby Daniel na oczach Roberta zaczął się unosić w powietrzu, latać i to na jego oczach, on by to widział, tak? To on, Robert by i tak powiedział, że to Photoshop. Co to jest? Ja z tym nie mam nic wspólnego. To też nie jest moje. A wiecie w ogóle co to jest? No szczerze to wygląda jak majeranek, w sensie wy to macie zacenzurowane, ale to nie wygląda jak Maribubana. Ukradłeś 300 zł i kupiłeś nic narkotyki. Nic nie ukradłem, nie brałem tych narkotyków, to nie są moje. Dajecie sobie Kamil sprawę? Kamil mi może wrobił w to. Marnujecie sobie życie. Wszystko wmówić. No bo odkąd jestem w tym domu, cały czas wydaje mi się, że masz do mnie jakiś problem. Ruiłeś coś sobie i chcesz teraz wszystko zwalić na mnie. Nie wrabiaj w to Kamila. Ja dzwonię do kuratora i on postanowi co z tobą zrobić, ale tutaj nie zostaniesz. To nie są moje narkotyki, ja chcę tutaj zostać, no Paulina! Ja nie mam... Ty chyba w to nie wierzysz! No czekaj, Paulina! Daniel jest chyba najbardziej pokrzywdzonym człowiekiem na świecie, znaczy zaraz po mnie oczywiście, bo mi ostatnio ktoś na siłowni ukradł koszulkę, rozumiecie to? A była taka fajna i to zdecydowanie gorsza sytuacja moja niż ta, co Daniel ją przechodzi teraz. Sama nie wiedziałam, czy mogę mu zaufać. Może przez cały czas źle go oceniałam. Widzisz, do czego doprowadziłeś? To ja? Czyż to on? Trzeba z nimi porozmawiać. Tak nie można tego zostawić. Ale to nie był dobry znak, że Paulina wyszła i po raz pierwszy nie stanęła w jego obronie. No wiesz, 1000 razy powtórzone kłamstwo stanie się prawdą. Sama już nie wie, komu ma ufać. Myślałam, że już to rzucił, wiesz. To ty wiedziałeś o tych narkotykach? No kilka miesięcy temu złapałam go, jak zapalił, ale powiedział, że nigdy więcej tego nie zrobi, więc mu uwierzyłam. Jak teraz mam mu zaufać, jak znowu sytuacja się powtarza? I nawet nie chce się do tego przyznać? I mi jest trudno uwierzyć w to, żeby on miał coś do czynienia z tymi narkotykami. No, chciałabym też uwierzyć, że nie miał nic wspólnego, ale fakty mówią same za siebie, tak? Fakty też mówią, że ktoś od początku go wrabia. Co to za problem podłożyć komuś taką torebeczkę, jak z nim mieszkasz? I tak w ogóle bycie wrabianym w coś, kiedy nikt ci nie wierzy, to jest najgorsza rzecz na świecie. Kiedy następnego ranka Karolina idzie obudzić Daniela, odkrywa, że chłopak uciekł i pozostawił list pożegnalny na poduszce. Paulina, czy ty wiesz coś na ten temat? Co to jest? Gdzie jest Daniel? Będzie lepiej, jak się mnie pozbędziecie, a dla mnie i tak teraz jest lepiej wszędzie niż tu. Szkoda, że taki piękny rok się skończył, ale nie mogę już dłużej. Co, on uciekł? No, nareszcie, ile można było czekać? Zamknij się, człowieku, co ty gadasz w ogóle? W końcu coś zrozumiał. To wszystko przez was, tak to... na niego nastakiwaliście. Dokładnie, Paulina ma rację. Nie dramatyzuj teraz. Temat. Robert, jesteś największym klaunem tego stulecia. Kamil tak jakby się teraz przyznał do wrabiania go, przez to, że tak się cieszy z ucieczki jego, nie? Teraz już jestem tak pewny tego, no, jeśli Kamil go nie wrabiał, to ja mam na imię Krystian. Pomyślałem sobie, że gdziekolwiek Daniel jest, na pewno sobie poradzi. Ale kiedy zobaczyłem, że moja żona z córką bardzo się o niego martwią, no to pomyślałem, że może po raz pierwszy się pomyliłem. Po raz pierwszy się mylił? O tak, on nigdy w życiu się nie pomylił wcześniej. Co za dobry, skromny człowiek. Więcej takich Robertów potrzebujemy na świecie. On się w naszym domu czuł bardzo dobrze, jak w rodzinie. W ostatnim czasie wszyscy na niego naskakiwaliście. Nawet Paulinę stracił. Ale zasłużył sobie przez... na to. Dzwońmy do kuratora i na policję, musimy go poszukać. On może sobie krzywdę zrobić. Musimy jechać go poszukać. Wy musicie iść do szkoły. Nie będę iść do szkoły, człowieku. Zwariowałeś? Dzwonię na policję i... jedziemy go szukać! Oni wszczęli poszukiwania,
Ale my też nie mogliśmy siedzieć na miejscu, więc pojechaliśmy go szukać. Teraz możecie obstawiać w komentarzach, gdzie jest Daniel. Ja mam nadzieję, że u rodziców alkoholików, bo według mnie za mało czasu dostali w tym odcinku. Pewnie mogliby jeszcze dużo ciekawych rzeczy nam opowiedzieć. Przypomnij sobie jakieś miejsce szczególne dla was. Nie wiem, no może to na moście, tam gdzie mnie wyznał po raz pierwszy miłość. To musimy tam jechać, no nie możemy czekać, aż policja cokolwiek zrobi. Może poczekajmy, co policja powie. Nie możemy czekać, aż policja cokolwiek powie, no. To była moja ostatnia nadzieja. Poza tym nie przychodziło mi żadne inne miejsce do głowy, gdzie Daniel mógłby być. Ostatnia nadzieja, mówisz? Ojoj, nie zmuszaj mnie, bo ja ci powiem, że wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam. Paulina miała rację. Rodzina znajduje Daniela na moście, z którego chce skoczyć. Zrozpaczona dziewczyna stara się odwieźć chłopaka od samobójczej próby. Daniel, przepraszam, ja się do wszystkiego przyznam, to moja wina. Wiem, że to tragiczna scena, ale to jednocześnie mega tragiczna scena. W sensie, tak jak to jest zrobione, to tragicznie. Ale nas przestraszyłeś, co ty? Nigdy nie myślałem, że Daniel mógł mieć zamiar zrobić sobie coś złego. O serio? Po tym jak zrujnowałeś mu życie? No ciekawe, jak on mógł w ogóle o tym pomyśleć? Powiedziałeś na moście, że do wszystkiego się przyznasz. Co miałeś na myśli? No bo skuter, pieniądze, marihuana, to wszystko byłem ja. Kiedy dowiedziałem się, że Daniel i Paulina są razem, od razu z Jarkiem zaczęliśmy się zastanawiać, jakby się go pozbyć. Przez przypadek porysowałem skuter i była to dobra okazja, żeby zwalić wszystko na niego. Potem ukradłem pieniądze z domowego budżetu, dałem je Jarkowi, on kupił za to marihuanę, a ja mu ją podrzuciłem. Nie żeby coś, ale ten kolega cię chyba trochę oszukał, bo ile tam zniknęło? 300 wy? Za 300 wy miałby zdecydowanie więcej maribubany. Jak mogłeś mnie tak zawieść, człowieku? No, miałam rację, jednak miałam rację, widzisz? Ale no, to jeszcze nie wszystko, bo to tak jakby wina Darka wszystko było. On od dawna się już zakochał w Paulinie. Obiecałem mu, że będzie mógł sobie ją wziąć. Wtedy pojawił się Daniel, przepraszam. Mógł sobie ją wziąć? No tak, kontynuujmy. Przecież nic nowego się nie wydarzyło, to jest już norma. Jak możesz mnie tak traktować w ogóle? Nie jestem na sprzedaż, żebyś mógł mnie obiecywać komuś. Słuchajcie, Paulina. W takim razie musimy przeprosić Daniela. On jest niczemu nie winien. Przepraszamy cię bardzo. Jesteśmy wszyscy... Ty powinieneś go przeprosić najbardziej. Powinniśmy cię bardzo przeprosić. Naprawdę, nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Dobrze, wróćmy do domu. Ja już mam tego dosyć. Dobrze. Chciałabym się znaleźć w domu i żeby to wszystko było za nami. Wybaczam wam, w końcu jesteście moją rodziną. Pamiętaj, że zawsze będziesz członkiem naszej rodziny. Kochamy cię, pamiętaj. Ja zawsze. No chyba, że znowu podpadniesz Robertowi albo Kamilowi, to wtedy spadniesz znowu o poziom w dół. Klasę w dół. To, że się spotykał z moją córką, ciągle mi się nie podobało. Plusem jednak było to, że mieszkaliśmy wszyscy razem i mogłem mieć ich na oku. To, że zgłosiliśmy zaginięcie Daniela u kuratora, utrudniło nam dużo spraw. Musieliśmy się grubo tłumaczyć, ale nam się udało, a teraz prowadzimy spokojne życie rodzinne. Miałem nadzieję, że ten chłopak mi to przebaczy. Ja bym nie przebaczył, może bym udawał, że przebaczyłem, pewnie nie, bo nie lubię udawać, ale bym nie przebaczył, bo sorki, no i to jestem okropnym człowiekiem, może tak, ale nie kryję się z tym, nic nie poradzę. Kilka tygodni później, u rodziny wujcików znowu zapanowała w miarę normalna atmosfera. Kłótnie sprzed kilku tygodni odeszły w niepamięć. Daniel i ja, no tak jak wcześniej, no nie jesteśmy przyjaciółmi i dajemy sobie nawzajem spokój, poza drobnymi żartami. Żałuję tego, co zrobiłem, no i nie zrobię mu więcej takich akcji, w końcu to mój brat. Bardzo się cieszę, że Daniel wybaczył mi, że na sam koniec przestałam mu ufać. Teraz jesteśmy bardzo szczęśliwi i mam nadzieję, że nic nas już nie rozdzieli. Rodzina cieszy się, że dotychczasowe kłopoty minęły. Atmosfera ponownie jest luźna i przyjazna. Robert już nie jest tak bardzo nieufny wobec Daniela. Szczerze mówiąc, jestem bardzo szczęśliwy, że się wszystko ułożyło. Szczególnie z tego, że Paulina może być moją dziewczyną i że jej ojciec Robert to zaakceptował. Już lepiej chyba być nie może. Może być. Byłoby lepiej, gdyby Kamila wysłali do szkoły z internatem, albo nie wiem, do wojska, no gdziekolwiek. Po prostu gdyby zniknął. Robert też. Ciągle jeszcze nie mogę pogodzić się z tym, że ufałem niewłaściwej osobie. A teraz staram się pokazać Paulinie i Danielowi, że moje nastawienie do nich się zmieniło. No i na Kamila też będę bardziej uważać. No i wreszcie w naszym domu
są poprawne relacje. Poprawne relacje? Komu to potrzebne? Przecież wypadkową poprawnych relacji jest szczęście, a kto by chciał być szczęśliwy? Jak mi dacie wybór, nieskończone szczęście albo dowalone łydki, to zawsze wybiorę dowalone łydki. Pewnie, że szczęście jest fajne, ale dowalone łydki? No proszę cię. No, to by było chyba na tyle, także zakończmy ten odcinek tak jak zawsze, czyli Buenos Aires und viel Gesundheit und den Schnitzel gegessen. Bitte schön, willkommen, zurückkommen, ja, czyli po polsku po prostu Eluwina!